2019 roku. Bronów. Jademy w kierunku Rudzicy. Zakaz zatrzymywania się był, jak byk, a mimo to ludzie mają to gdzieś. A na parkingu miejsca wolne. I co gorsza, oni są w kościele. Idą do kościoła i łamią przepisy ruchu drogowego w czasie mszy. Także no, pozostawmy to bez komentarza. Według wstępnych prognoz na dzień dzisiejszy zapowiadane są niestety burze. Dlatego też dziś będziemy śledzić uważnie stronę burze.net. Prognozy radarowe, żeby móc odpowiednio wcześniej zareagować. Krótki komentarz do tego, co tutaj jest, a mianowicie tak, ja jadę po chodniku. Jadę po chodniku, a no dlatego, że jakiś bezmózgi inżynier tak zaprojektował to, że nie ma tutaj trasy do rowerzystów. Zamiast tej trowy po prawej stronie śmiało mogłaby powstać asfaltowo trasa do rowerzystów. Powiem tak, że to jest okropne, jak się to tutaj stało, żeby robić drogę od podstaw i nie myśleć w ogóle o rowerzystach. Mało tego, jest tutaj trasa wyznaczona. Tak więc no, okropność. Już jest na trasie z Jaworza na Łędza do Górek Wielkich. Tutaj jest jeden z potoków, które po tym tworzą już rzekę Iłownica. Oczywiście no jej źródła znajdują się w Górkach Wielkich, ale on potem wlatuje do tej rzeki. Łański Potok tak zwany. Bardzo fajna droga tu kiedyś była, był asfalt. Teraz no, widać jak to wygląda. Wiem, że na 100% po prawej stronie znajdują się słupy graniczne Komory Cieszyńskie TK. Problem jest taki, że jest wysoko trowa i możemy ich dzisiaj nie uwidzieć, ale na pewno tutaj są te słupy, bo wiele razy żech je tutaj widział. Ale ta jagodą jest wysoko trowa i będzie ciężko, żeby je znaleźć. Trzeba przyjechać tak gdzieś w okolicach października, żeby je tu poszukać. One tu na pewno są.
tak jakże wcześniej zapowiadał, konwekcja ruszyła. Czyli konwekcja, czyli wytwarzają się burze niestety. I robi się problem, bo musimy cały czas śledzić rozwój sytuacji pogodowej w naszym regionie, a to co widać przed nami, no nie napawa optymizmem. Więc trzeba będzie zjechać do Brennej, bo to co widać przed nami optymistycznie nie wygląda. Warto też dodać, że dzisiaj są dzisiaj jest drugi dzień skoków narciarskich w Wiśle. No, wczoraj był konkurs drużynowy na skocznie imienia Adama Małysza. Polska jak zwykle wygrała. Musi. Nie ma innej lipy. Mamy nowego trenera. Jak już wiele razy wspominał, Michał Doleżal. Czech. Jako spuścizna po Stefanie Horngacherze. No ale no przyznamy rację, że te chmury zbyt optymistycznie nie wyglądają. Może być groźnie. Przed nami dosyć stary dąb w Górkach Wielkich, pomnik przyrody. Potężny jest, potężny po prostu. Nie może być, fiesta się ludno. Ale numer. Sprawdzają się prognozy. Dzisiejsze ostrzeżenia. Schowaliśmy się przed burzą.
pod mostem. Miało być gradowicze nawet. Ja pierniczę. Czegoś takiego w planach nie było. Góra praktycznie zniknęła. W razie czego oblekamy te kurtki i już. Ja pierniczę. Zniknęła góra. Widać jak wyraźnie brynnica przybrała wody za 40 cm co najmniej w tej chwili. Było widać betony przy tych filarach, kamienia wszystko zakryła. Tak, po burzy woda wyraźnie przybrała. Pod mostem my się schowali. Co prawda nie dał nam 100% ochrony przed deszczem ten most, ale dużo pomógł. Przede wszystkim było bezpiecznie, a to jest najważniejsze. Mokrzymy są tak czy siak, ale wyschniemy. Ja pierniczę. Jak to fest przybrało? Moje galoty. Kurde, ja mam całe bryle zmazane. Tak. Wyruszamy z powrotem. No ale już tam nie pojadymy. Już nie padę. Dobra. Oszczerzenie dopiero dostała. No i generalnie sytuacja jest taka, że deszcze przestały padać. Problem jest też taki, że mieliśmy se pojeść. Mieliśmy se pojeść. Placek po węgiersku miał być. No niestety nikt do nas nie przyszedł. I nie było żarcia. Nie trzeba, nie trzeba. Tak jak my jechali. Ale co taką drogą chcesz jechać, bo cię szlapią? Sytuacja, są my w Brynnej, jakieś 4 km od tego miejsca, kiedy my stoli. Co to jest? Nic innego jak krupy. Krupy od gradu. Normalnie lód. O.
normalne krupy. Ze 2 cm może będą miały. Nie pasujemy, ubiorę. Nie pasujemy? Rozumiem, że jedzenie smakowało. Bardzo. Tak się najadło. Najedliśmy się dosyta. I popatrzcie, teraz się pogoda robi. Najedliśmy się. Nażarli. Ale my nic nie zapłacili. To jest dopiero. To jest dbanie o klienta. Bo jeżeli ktoś przychodzi obleczony w ancugu, no to jest królem. A rowerzysta śmieciem. Proste. Mamy godzina 16:33. To jeszcze nie ma tak najgorzej. Znaczy się, że jeszcze mogę się jakaś kopsnąć. Godzinę my stracili. Praktycznie 2 godziny na tej ulewie. Ale optymizm idzie od zachodu. Od zachodu się jaśni. No niestety. Bez jedzenia. Do Brenna my nie zajechali. Tak, Brenna wyjeżdżamy. Ktoś tam wcześniej stracił tablicę. Jednym słowem, ludzie to chamy po prostu. No, a widziałeś tej pracy, no. Wielki pan. Rejestrację Made in Deutschland. Król przestworzy. A że ktoś stracił inną tablicę, to już wielkiego pana nie interesuje. Wręcz zawadzą mu to, że żeby ktoś położył tablicę na płocie, żeby ją było lepiej widać, żeby ją potem ktoś znalazł, ten właściciel. Bo mu 20 cm płotu ubędzie. Chamy nie z tej ziemi. Tu na ścieżkę, na ścieżkę. Tu na ścieżkę jedź. Co go dają? Są ludzie, okna, drzwi, parapety. Wielki lord z Deutschlandu. Ja też mam rodzinę w Deutschland, ale ten to jest wyjątkowy cham po prostu. 20 cm chłopu płotu ubędzie, żeby tablicę rejestracyjną powiesić, żeby ją ktoś mógł znaleźć. Ten co stracił. Nad ciulami po prostu. Tak, minęliśmy Skoczów na wiślanej trasie rowerowej. Na dzisiejsze jeżdżyni mocno skrzyżowane plany z racji tej
burzy, która była przewidziana, ale z tego co wieści z okolicy płyną, to zaś mamy do czynienia z podtopieniami. No może jednak te skoki się odbędą. No. Jesteś ochlapany. No to na pewno. Skoki się odbędą, bo znaczy się, jeżeli one miały być o 5, no to raczej się odbędą. Albo po prostu jury przesuwało skoki. Ale przynajmniej skoczni zraszać nie musieli. Dzisiejsze jeżdżenie mocno popieprzone przez pogodę. Kaj. Ale to widzisz, to tako haja tylko przeszła i zaś jest spokój. Tam kajś. Na 3 godziny w plecy my są, no. Za 3 godziny to ja bym z 50 km zrobił. A tak niestety o setce dzisiaj możemy zapomnieć. Na 50 chociaż będzie, no to jeszcze. Myślę tak koło 70, no. Pojadymy się cały czas tą trasą do chałupy, to ale mi się chyba łożyska przeczyściły w rowerze, bo nie trup. Chyba się wymył syp, no. Bo mi lekko idzie. Ale tam mi pokazało na bielskich drogach, tam na tej drodze z Jasienicy do Rudzicy zaś zalotę całe. Ale w ogóle jakieś pożary mamy. No lało, dość fest, nie? Kurde, ale te pierwsze podmuchy to tam zbyt optymistycznie nie wyglądały. No, te drzewa tam w pół były zgięte. Ale widać tutaj już chyba tak nie było. No fakt faktem, że tam są góry, no to już jest całkiem inaczej też. A tydzień temu ktoś zaobserwował w sobotę jak się robiły trąby powietrzne nad Krakowem. Dwie naraz. Ale to tylko te leje się robiły. Ja podejrzewam, że to były zwykłe chmury, no tak uformowane. No, że ludzie to już trochę wystraszeni są, no. Panikują. Bo to wtedy, co my widzieli na tym Klimczoku, to ja. Bo to się obracało tam. No ale takiego czegoś to bych nie chciał nigdy w życiu doświadczyć. No to nam potrafi narobić dziadostwa. No ale ludzie są głupcy i się nie ubezpieczają. To jedno Cimoszewicz wtedy miał rację. Że wiesz, ludzie myślą tak, że
A 20 lat tak nie było, to tak nie będzie. No. No niestety, ale będzie i to co rozczyńczy. Tym bardziej, że taki nawałnice się ostatnio dość często zdarzają. Bożena, ona nie pojedzie, bo musi być w Bydgoszczy. A poza tym mają burze i to... To burze są, no to widzisz. Idzie popatrzeć na radary i się schowiesz odpowiednio wcześniej. Burza to nie są żarty też. Burza to nie żarty. No, no, to była totalna głupota wtedy. Taka burza była. Tak, ale to nas spokojnie mogło. Otwarto przestrzeń, najwyższym punktem my byli. No lampy, no to tym bardziej, bo lampy metalowe jeszcze z prądem. Ze strumem. Fajny taki tunel tu się zrobił. Co? Taki tunel fajny tu się zrobił. No, jak upał, to fajnie, nie? My już są w Ochabach chyba. Coś wycisnąć tej, z tego jeżdżenia, bo... 3 godziny. 3 godziny do tyłu my są. 43 km to jest porażka. Tak, my już są w Chybiu Bieniowcu. Przejechaliśmy przez Drogomyśl. Zabłocie i mamy postój. I mamy postój. Bo te żewe przejeżdża, ja? Już to nie lepiej tory zrobić i byłby święty spokój. Częstochowa. Ciekawe ile ludzi. Trochę by było kiepskie. Rower gdzieś zmieścić. Trochę tych ludzi jedzie. Trochę tych ludzi jedzie. Ale jest do rowerzystów, także jest dobrze. Ale to jest Pesa Elf, to jest ta druga generacja tych składów. Ale faktycznie, to ja by szybciej na rowerze zajechał. Siedemdziesiąt nam stuknęło. Są my de facto w Chybiu. Nie wiem, czy będzie widać ten kamień przy naszej granicy, ale ja go ostatnio naszedł, ten kamień. Trochę go tam odkopał. I Greenwayka, Kraków, Morawy, Wiedeń. I Wiślanka. Wisła Gdańsk. I wjeżdżamy do gminy Czechowice Dziedzice. Kamień jest. Jest odkopany, fajnie go widać.
kamień graniczny Komory Cieszyńskie. Ach, to nie będą wiedzieli. My musieli wszystkie wziąć. I tym sposobem... Tym sposobem są my w Bronowie. Tak, no to są już ostatnie metry na WTRC. 72 km, no to 75 będzie. Niestety opuszczamy WTR-kę. Od Górek Wielkich aż tu, cały czas tą trasą. Teraz góry fajnie widać. Haje przeszły, ale tu chyba nie było. Nie ma załamanej gałęzi. No jeszcze chcę. Brynnej żrać nie dawają, no to co? Sama jeździ, no. Korana to szczekała, jak to widziała. Odkurzacze też są takie.